Cześć, mamo, z tej strony Pawlik i witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 16. W tym odcinku mam zamiar zbierać słomy z przyczepą samozbierającą. To zaczynamy. Możecie sobie zobaczyć na oficjalnej stronie Farming Simulator. Możecie sobie zobaczyć nowe maszyny, które będą w Farmingu 17. Naprawdę polecam, ale szkoda, że nie dodali Ursusa, tylko maszyny z Ursusa. Na przykład przyczepa do bel, samozbierająca taka. I owijarka z Ursusa. Szkoda, że żadnego ciągnika nie dodali. No trochę dużo kursów będzie, ale opłaca się, bo dużo tego jest. Zrobiłem sobie kostki poza odcinkiem i zasiałem, nawoziłem, skosiłem i no. Trochę roboty było. Jeszcze sobie łąkę skosiłem. Ale znowu właśnie, bo nie miałem czasu je pozbierać. Specjalnie zaczynałem od tamtego pola, bo i tak będę musiał jeździć tyle. Najlepiej od najdalszego do bliższego. A się minęło. Będziemy mieć gnoiwkę. Kasa leci. Za tonę było 400 zł chyba. Mało strasznie. O, teraz się powiększyła cena. To dobrze. Akurat jak to sprzedawam. No to trochę mało idzie zarobić, ale na początek to jest dobra robota, bo idzie szybko zarabiać pieniądze, a do tego sztejra sobie kupicie. Tego sztejra to ta przyczepa samozbierająca jest dobra do sztejra. I jedną kosiarkę. To najmniejszą kosiarkę za 15 tysięcy i to są zbierająca przyczepa i wystarczy, nie trzeba zgrabiać nawet. Wolno tylko jeździć tak, tam i z powrotem, to jest dobre. Szkoda, że ja od razu nie kupiłem, chyba jak wyjdzie 18 na telefon, chyba wyjdzie, ale nie wiem. Jeszcze, czyli w ogóle wyjdzie. Ja bym chciał sobie teraz skupię przyczepę samozbierającą i pszenicę siać i będą pieniądze. Nie duże, ale chociaż będzie coś. 1% z takiego czegoś. O, myślałam, że jeszcze jeden będzie. Te omijaki pozbierać. Drugi raz używa tę przyczepę. Tę zbierającą.
O, jeszcze z tych polskich maszyn to będzie Metal Tech. Taką przyczepa przeładowcza. Jeszcze będzie Zetor, fajny Majorik. Major będzie. To fajnie, że chociaż jeden Zetor na razie będzie, ale na pewno jeszcze będzie więcej. To pokazano, że jeszcze więcej będzie, na pewno będzie. No, Zetor, Fortera, chyba Proxima jeszcze będzie. A może mogą jeszcze coś z Ursa dodać. Może coś dodają. To jeszcze nie wszystkie maszyny. A tam pokazano, że już nie dodają. Ale może? Może coś dają. Żeby coś dodali też. Ulubiona marka moja z polskich maszyn. Naprawdę ten case się nawet nie opłaca kupować w tej grze. To jest seta. Nie opłaca się, bo nie ociągnie tego Horsha. Ten kultywator z Horsha. Które głupie, naprawdę ma 160 koni, a nie 203. To jest kłamstwo. Tu piszę 160, aby ktoś nie widział. 160 Puma. Które głupie zrobili. Nie daje, że już pełno będzie. Kurwa, szczęście. Naprawdę, takie duże boksy, a tak mało się pomieści. Chyba będzie jeszcze dwa kursy robić. A przy okazji sobie ten rząd jeszcze zrobił. Kurde, głupie kamera. No. Ja nie wiem, czy mam. Naprawdę, szybko my kończymy tą serię, ale chyba jeszcze rok pociągniemy. Chyba oby rok jeszcze. Będziemy kupować jeszcze dwa kombajny, to New Hollandy i wszystkie pola. No kurde. Tyle roboty, tyle zarabiać jeszcze trzeba. Znowu pełne będzie. Jest ten rząd niecały. I pełny znowu. Musimy chyba się sobie kupić większą przyczepę samozbierającą. Bo tak na początek sobie chcę, wszystkie maszyny chcę pokazać. Co widzieliście, jakie mam, jakie tu w ogóle w tej grze są. Kurde, już powiem. Patrzcie. Hasik leci.
No, na pewno będzie gnojowicą już je robić. I to dobrze. Chociaż będzie znowu akcja gnojowicy. Na pewno się zrobi to. Może za kilka odcinek. Kupimy sobie tą mniejszą. Tą mniejszą. Wóz asymilacyjny. Byczkowy sobie ktoś nie wiedział też. Na pewno się nie zmieści, co zrobiłem. Zobaczę sobie jaką cenę dalej. Taka sama. Do 50%. O, ja mam zamiar, kurde, zrobić coś, że będę tylko kosić łąkę. Kosić łąkę będę, a nie będę zbierał, jak będę... No, 10 razy skoszę łąkę, to potem będziemy zbierać przyczepę samozbierającą i do biogazowni. Nie zmieści się. Tu jedziemy na farmę z tym, to będziemy... sobie to robić. O, widzicie, 27% tego ma. No, gnojowic, ja cię. Ile obornika? O, tu. Kurde. Znowu i tak będziemy ten robić znowu. Co teraz tym zrobimy? Niezłe pieniądze były. Albo zostawimy sobie w tej maszynie. Do krówek sobie pójdzie. O. Dobra, to w tym odcinku to chyba będzie wszystko. Łapki w górę dawajcie. I cześć.